Jakie są czynniki ryzyka, jeśli mówimy o raku jajnika? Wśród czynników raka jajnika trudno wymienić takie, które możemy modyfikować w ciągu życia. Najważniejszym czynnikiem ryzyka raka jajnika to jest obciążony wywiad rodzinny i związane z tym niektóre mutacje genetyczne, uszkodzenia genów, które dziedziczymy. Z innymi, ale jednak warto podkreślić, znacznie słabszymi czynnikami raka jajnika są dieta bogatotłuszczowa, jest leczenie niepłodności, co zaczyna mieć szersze znaczenie w cywilizacjach zachodnich, jest hormonalna terapia zastępcza po okresie menopauzalnym. Trudno natomiast znaleźć poza obciążeniem rodzinnym taki czynnik, który rzeczywiście miałby jakiś bardzo istotny, duży wpływ na ryzyko zachorowania. Z kolei jeśli chodzi o czynniki zmniejszające ryzyko, tutaj z kolei mamy dowody naukowe na to, że przyjmowanie długotrwałej tabletki antykoncepcyjnej chroni przed rakiem jajnika, duża liczba ciąż chroni przed rakiem jajnika. W przeciwieństwie do diety bogatotłuszczowej, dieta bogatoresztkowa, dieta wegetariańska i znów trudno te czynniki nazwać takimi, które by można rekomendować kobietom rutynowo, bo niektóre z nich, jak na przykład tabletka antykoncepcyjna, niosą ze sobą również jednak ryzyko innych niekorzystnych z sytuacji zdrowotnych. Tak więc jest to choroba, której trudno unikać do końca zdrowym trybem życia lub jakimiś procedurami. Panie profesorze, ale czy istnieje na przykład profilaktyka związana z rakiem jajnika? Czy można w jakiś sposób uniknąć tej choroby? Czy są badania przesiewowe w tym kierunku? Rak jajnika jest jednym z takich nowotworów, które łączą dwie niekorzystne cechy. Brak wczesnych objawów charakterystycznych dla choroby, objawów niepokojących kobietę i z drugiej strony brak skutecznych badań potrafiących wcześnie wykryć chorobę. Bo jeśli mówimy o jakichś badaniach profilaktycznych czy o screeningu, chcemy wykryć chorobę wcześniej, a nie późno, bo zupełnie mamy wtedy inne szanse wyleczenia choroby. I tutaj niestety w raku jajnika nie mamy ani jednego, ani drugiego. Trwają badania duże badania, które jeszcze nie są zamknięte, nad tym, czy połączenie tego, co najczęściej jest uważane za metodę mogącą wykryć raka jajnika, to znaczy ginekologiczne, przezpochwowe USG i pomiary niektórych markerów. Trwają badania skutecznością tych metod. Nie mamy jeszcze ostatecznych wyników. Myślę, że w ciągu najbliższego roku, dwóch, może trzech, duże brytyjskie badania na wielotysięcznej grupie da nam odpowiedź na to pytanie, czy zmniejsza się śmiertelność kobiet poddanych takim badaniom. Tak więc niestety na dzień dzisiejszy musimy powiedzieć, że jeśli chodzi o takie rekomendacje dla populacji, dla wszystkich kobiet, nie możemy ich udzielić. Czy kobiety, które zachorują na raka jajnika, mają w Polsce dostęp do nowoczesnych terapii? No, nasze obserwacje pokazują, że paradoksalnie, mimo że nie stoją jakieś wyraźne przeszkody na tej drodze, tak nie jest. Dotyczy to zarówno nieoptymalnego leczenia chirurgicznego, jak i nieoptymalnego leczenia uzupełniającego, czyli chemioterapii. Okazuje się, że pomimo dostępności zupełnie nowoczesnych metod leczenia, wciąż ogromna większość kobiet z rakiem jajnika, które kwalifikowałyby się do tych metod, nie jest tak leczona. Z różnych powodów, może też z powodu gorszej dostępności, bo nie wszystkie ośrodki mają dostęp do tych programów, ale też chyba z powodu jakiegoś braku systemu kierującego pacjentki z tą chorobą w odpowiednie miejsca. I podobnie jest z zabiegami operacyjnymi, które obecnie są na tyle skomplikowane i wyrafinowane, że trudno powiedzieć o szerokiej dostępności do nich.